Cześć, witam serdecznie, tu Magda. Jest powód, dla którego zaczynasz ślinić się na widok batata w październiku czy też w listopadzie, a nie na przykład w lipcu. Ludzie od niepamiętnych czasów jedli sezonowo. Dopiero teraz, gdy praktycznie każda żywność dostępna jest w supermarketach przez cały rok, kiedyś tak nie było i warto jeść sezonowo, dlatego że jedzenie sezonowych warzyw czy owoców łączy się z tym, że są one świeższe, są zdecydowanie bardziej bogate w składniki odżywcze, no i oczywiście smaczniejsze. Dowiedziono na przykład, że brokuły w sezonie mają dwa razy więcej witaminy C niż poza sezonem. Czyli co jeść w tym okresie? Po pierwsze, polecam Ci jeść teraz jabłka. Jabłka są bardzo bogate w antyoksydanty, których najwięcej znajduje się w ich skórce. Jeśli jednak tych jabłek nie kupujesz na targu, proponowałabym obrać je ze skórki, gdyż będą one pryskane. Jedzenie jabłek wiąże się ze zmniejszonym zachorowaniem na cukrzycę typu 2, na demencję, jak również na choroby serca. Kolejnym pokarmem, który Ci polecę dziś, są gruszki. Gruszki są bogate w witaminę C, jak i miedź. Mają również dużą ilość błonnika, a ten z kolei pomaga w trawieniu, w utrzymywaniu prawidłowej wagi i również pomaga zapobiegać chorobom serca. Gruszki również pomagają utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Według American Heart Association ludzie, którzy regularnie spożywają gruszki czy też jabłka, zmniejszają ryzyko zawału aż o 52%. Następnie winogrona. Winogrona popularne są w lecie, ale te jedzone jesienią bywają dużo słodsze, gdyż niskie temperatury wydobywają ich słodycz. Zawierają witaminę K i antyoksydanty, w tym resweratrol, który znajduje się w skórce ciemnych winogron. Ma on działanie przeciwzapalne i antyrakowe. Winogrona należy jednak jeść z umiarem, gdyż zawierają one dość dużo fruktozy. Nie mogę tu nie wspomnieć oczywiście o dyniach. Dynie w tym okresie to nie tylko fajna dekoracja halloweenowa, ale są one również bogate w składniki odżywcze. Świetne źródło karotenoidów, w tym beta-karotenu, który przetwarza się w organizmie w witaminę A. Również dynia jest bogata w błonnik. No i można oczywiście jeść jej pestki. Zawiera witaminę C, witaminę E, witaminy z grupy B, fosfor, żelazo, jak również miedź. To już wszystko na dziś. Ja na sam koniec chciałabym Ci polecić błonnik Prym Witalny, który wspaniale wspiera pracę układu pokarmowego, zwłaszcza jelit. Pomaga utrzymywać prawidłowy poziom cholesterolu. Wspomaga również układ krwionośny. Aby dowiedzieć się więcej na temat błonnika Prym Witalnego, kliknij tutaj lub link pod filmem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.